Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Późniejszy profesor Jan Czochralski urodził się w 1885 roku na Kujawach, w miejscowości, która wtedy nazywała się Eksin po niemiecku, obecnie Kcynia, ponieważ to był zabór pruski. I to, że urodził się w zaborze pruskim, no to oczywiście rzutowało na całe jego dalsze życie i również na problemy, jakie się pojawiały w późniejszych latach. We wspomnieniach, które po wojnie spisał, jest mowa między innymi o tych jego eksperymentach z fotografowaniem koni na targowisku. Musiał zrobić kamerę, musiał wywoływać szklane klisze. Więc widać, że się tą chemią i fizyką w jakiś sposób pasjonował. Obserwował niebo, to co się dzieje na niebie. Lubił leżeć na łące, obserwować słońce, gwiazdy. Potem zrealizował model na bazie kołowrotka, tego do ciągnięcia nici. Jak to zostało zrobione z kołowrotka, nie potrafię powiedzieć. Pytałem astronomów. Też nie bardzo sobie wyobrażali, jak można było to zrobić. No, w kołowrotku tam jest takie duże koło, trochę mniejszych. W każdym razie taki przyrząd zrobił i mógł pokazać, jak wygląda ruch planet wokół Słońca. Ile miał wtedy lat? 10, 12. Wyjechał, obiecując rodzicom, że wróci jako sławny człowiek i trafił do miejscowości pod Berlinem, takie miasteczka, które dzisiaj należą do stolicy Niemiec, do Berlina. Żadnych studiów nie kończył. Były wtedy trzy typy studentów, w zależności od tego, jakie mieli możliwości studiowania czy odpowiednie dokumenty. W żadną z tych kategorii nie wpadał. Ale gdzieś tam jest napisane, że były te studia. Sam zresztą też twierdził, że studiował chemię. Wydaje się, że właśnie ta bujna fantazja, która dzięki której odkrycia też dokonał, że to było przyczyną takiego zagmatwania sytuacji, zagmatwania jego życiorysu. Także jest co szukać, jest, można prowadzić dogłębne śledztwa. Trosce o wychowanie dzieci, między innymi z tym związany był jego przyjazd do Polski, żeby dzieci mogły się uczyć w polskiej szkole, a nie w niemieckiej. To było o tyle ważne, że żona była Niemką, w związku z tym w domu układ musiał być, że tak powiem, jasno postawiony. I nastawienie było propolskie, o czym świadczyć może to, że we wszystkich dokumentach niemieckich żona ma nazwisko Czochalska, kończące się na A, a nie na I, jak powinno być w ramach procedur języka niemieckiego. Więc po prostu Czochalski musiał o to zadbać, podkreślając choćby w taki drobny sposób swoją polskość. Profesor Czochalski był metalurgiem, metaloznawcą i to było jego główne zajęcie. Ponieważ chciał dokonywać, że tak powiem, wielkich odkryć, w związku z tym wystąpił o ustanowienie we Frankfurcie nad Menem specjalnego laboratorium, dużego laboratorium metaloznawczego i to mu się udało. Zatrudniało około 30 kilku osób, więc jak na tamte warunki to było duże. Duże laboratorium. Głównym osiągnięciem związanym z tamtym laboratorium było odkrycie metalu stopu, który
Później nazwano stopem B, od niemieckiego słowa Bahnmetall, czy metal kolejowy. Ponieważ po I wojnie światowej Niemcy miały nałożone embargo na cynę, w związku z tym były problemy w kolejnictwie. Kolej była podstawą transportu w ówczesnych Niemczech. Przed wojną Czochralski był znany na całym świecie właśnie z jego osiągnięć metalurgicznych, metaloznawczych i z tego patentu na metal kolejowy. Więc mamy tak jakby do czynienia z dwoma różnymi osobami. Czochralski przedwojenny, związany z metalem B i Czochralski powojenny, związany z otrzymywaniem monokryształów z metodą Czochralskiego. Tak, był człowiekiem tajemniczym. Odkrył zjawisko fizyczne, które w przyrodzie nie występuje. Pisząc notatki wieczorem, pomylił się i pióro zanurzył w tyglu z roztopioną cyną, a nie w kałamarzu z atramentem. Ktoś bez specjalnego polotu mógłby zobaczyć, stalówka zniszczona, wymieniamy stalówkę i dalej pracujemy. Czochralski zauważył w tym właśnie zjawisko, które w przyrodzie nie występuje. Zjawisko, jak się później okazało, monokrystalizacji, czyli to, co wyciągnął na końcu ten delikatny drucik, jest tak zwanym monokryształem, czyli pojedynczym kryształem. I to jest to, o co mu chodziło. Zaczął eksperymentować z szybkością wyciągania stalówki ze stopionej cyny. I się okazało, że przy pewnych prędkościach, że istnieje pewna prędkość graniczna, powyżej której nie da się tego drucika wyciągnąć. Ten drucik się odrywa od powierzchni stopionego metalu. Bardzo szybko się zorientowano, że to może służyć nie tylko do pomiaru szybkości krystalizacji, co było głównym celem, czy zadaniem Czochralskiego, ale do otrzymywania właśnie kryształów, czy monokryształów tą metodą. Czyli jakby inne spojrzenie dokładnie na to samo zjawisko. Nie to, jak to się otrzymuje, tylko co się otrzymuje. Otrzymuje się monokryształ. Dzięki temu odkryciu i szerokiemu zastosowaniu tego przez kolegów metalurgów w laboratoriach różnych, już na całym świecie, Gordon Till w 1948 roku mógł wymyślić, jak otrzymywać monokryształ najpierw germanu, a potem krzemu, bo widział to u swoich kolegów z metalurgów. Zastosował tą samą metodę, do czego się później, nigdy do końca życia żył długo. Do tego nie przyznawał, że to ściągnął od, że tak powiem, od Czochralskiego. No i dzięki temu możemy otrzymywać kryształy krzemu o średnicy do 45 cm, długości 2 metrów i wagi 800 kg, który to taki blok, który od jednego końca do drugiego końca jest monokryształem, czyli ułożenie atomów jest dokładnie takie samo przez całą długość i szerokość tego walca monokrystalicznego, w tym przypadku powiedzmy krzemowego. To się tnie na takie plasterki, na takie wafle. Na tym robi się układy scalone i cała ta dzisiejsza elektronika, z której korzystamy, na tym bazuje. Coś, co jest monokryształem, to polega na tym, że ta mała kosteczka jest powielona dokładnie tak samo we wszystkich kierunkach. Tak jak budujemy z klocków jakąś tam wieżę i klocki są takie same i możemy tą wieżę robić coraz większą, coraz szerszą, coraz grubszą. Tak samo tutaj od początku tego walca krzemowego do samego końca walca krzemowego i od krawędzi do środka tego walca struktura, czyli układ atomów jest dokładnie taki sam w każdym kawałku. Dzięki temu na takim wafelku wiadomo, że w każdym miejscu tego wafla, mając tą samą strukturę, możemy zrobić taki sam element elektroniczny, powiedzmy teraz układ scalony. To się potem tnie na te kawałki i taki układ scalony wchodzi w skład dużych urządzeń, różnych urządzeń, dużych i małych. Kamera filmowa, z której korzystamy, telefon, z którego korzystamy, to wszystko ma w środku układ scalony, jeden lub więcej,
mniejszy lub większy, którego sercem jest kawałek krzemu otrzymanego metodą Czochralskiego. To nie tylko komputery, bo można powiedzieć, dawniej to cywilizacja elektroniczna to były komputery. Dzisiaj elektronika jest obecna wszędzie. W sytuacjach, w których nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tam coś elektronicznego może być. Coś elektronicznego, czyli układ scalony, zbudowany na krzemie. Na krzemie otrzymanym metodą Czochralskiego. My bez elektroniki się w zasadzie nie możemy obyć. A wszystko dzięki Czochralskiemu.